Gdynia. 30-latek groził wysadzeniem promu. Akcja policji groził wysadzeniem promu. Policja zatrzymała 30-latka. W porcie w Gdyni o poranku zatrzymany został mężczyzna, który miał grozić wysadzeniem jednego z promów. Od rana na miejscu trwa akcja służb. Kilka minut po godzina. 7 policjanci dostali zgłoszenie w tej sprawie. Wynikało z niego, że na pokładzie jednego z promów jest mężczyzna, który miał informować, że na pokładzie jednostki porozkładał ładunki wybuchowe. Jak informuje Stena Liny Polska, rano, na pokładzie promu Stena Liny zbliżającego się do Gdyni, jeden z pasażerów zachowywał się w sposób niebezpieczny, a także wyrażał groźby w stosunku do pasażerów i załogi. Uruchomiliśmy procedury bezpieczeństwa. Pasażer został obezwładniony przez załogę i oddany w ręce policji w Polsce, dodaje rzeczniczka linii Agnieszka Zembrzycka. Nikomu nic się nie stało. Pozostali pasażerowie zeszli w Gdyni na ląd. W związku z toczącymi się czynnościami służb nie możemy udzielać więcej informacji, dodaje rzeczniczka. Policja na razie nie zdradza, w jaki sposób doszło do zatrzymania mężczyzny. Stena Wyżyn powinna dziś o 9.00 wypływać ponownie do szwedzkiej Karlskrony. Na razie jednak służby sprawdzają promila. Na razie nie wiadomo, jak duże będzie opóźnienie. Przewoźnik zakłada, że jednostka jeszcze dziś popłynie do Szwecji. Informacje o porannej akcji w porcie, jako pierwsze podało RMF FM. Według radia, mężczyzna miał ze sobą plecak. Policja na razie nie zdradza, w jaki sposób doszło do zatrzymania mężczyzny. Obecnie sprawdzany jest promila.